Serce doszło, stój, idzie Jezus mój, Jezus z nieba brał. Jako biedne dziecię jawi się na świecie, jednak to Bóg sam. Jako biedne dziecię jawi się na świecie, jednak to Bóg sam. Skoroś Jezus sam przyszedł z niebios bram, w poniżeniu Twym przyjdź do serca mego, was Twych spragnionego, i pozostań w nim. Przyjdź do serca mego, was Twych spragnionego, i pozostań w nim. Święta Panienka Syna usypiała, drżącego od zimna siankiem otulała. Tuli, tuli moje ubożątko, tuli, tuli moje te dzieciątko. Śpi spokojnie w żółtka koleweczce, śpiewa matusia świętej dziecinetce. Luli, luli, mały mój synaczku, luli, luli, mój ty jedynaczku. Na niebie skrzysa gwiazda, błysknie zenitowi. Do serca lecik mistrzy, płece leśkówce rasą w lód. O noce betlejemsko, szandę ją władzę sam wid. I jesteś niby w szandze, a jednak u prześcigni. O noce betlejemsko, w szandze ją władzę sam wid. I jesteś niby w szandze, a jednak u prześcigni. Tę noc, tę betlejemsko, nie płekuj w najsan skrzy, nie skrzy santyś i pecza, nikt nasa wilka nie zdrzy. Ocanka z cebie gwiazdo, prześlecy sprowadza tu. Do żubka i Jezuska, z nim dobrze wandzę nam tu. Ocanka z cebie gwiazdo, prześlecy sprowadza tu. Do żubka i Jezuska, z nim dobrze wandzę nam tu. Thank you.
Umiłowani siostry i bracia, w tą radosną noc narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanim rozpoczniemy sprawowanie Eucharystii, wsłuchajmy się w tekst Martyrologium Rzymskiego, czyli kalendarza liturgicznego, który z kronikarską dokładnością stara się określić historyczny moment narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przywołując daty najważniejszych wydarzeń z historii świata, dzięki temu opisowi uświadamiamy sobie, że narodzenie Pana Jezusa miało swój dokładny moment, miejsce i czas w historii świata. Dnia 25 grudnia, 8 dni przed kalendami styczniowymi, w roku 5199 od stworzenia świata, kiedy Bóg utworzył na początku niebo i ziemię. W roku 2957 od potopu, w roku 2015 od narodzenia Abrahama, w roku 1510 od wyjścia ludu izraelskiego z Egiptu pod wodzą Mojżesza, w roku 1030 od namaszczenia Dawida na króla, w 65. tygodniu po proroctwie Daniela, w 194. o Olimpiadzie, w roku 752. od zbudowania miasta Rzymu, w roku 42. panowania Oktawiana Augusta, kiedy ziemia ogarnięta była pokojem, w 6. epoce świata. Wtedy to Jezus Chrystus, odwieczny Bóg i Syn Ojca Przedwiecznego, chcąc uświęcić świat swoim przybyciem pełnym łaski, poczęty został z Ducha Świętego i w 9 miesięcy po swoim poczęciu w Betlejem w ziemi ludzkiej narodził się jako człowiek z Maryi Dziewicy. Święcimy narodzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa według ciała. Thank you.
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami. I z Duchem wami. Świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęło dla nas wyjątkowy czas, w którym koncentrujemy się na Bożym Dziecku. Jezus Chrystus przychodzi do nas jako chleb życia. Przychodzi, aby nas uświęcić, aby dać nam radość. Do tej mszy świętej przygotowujemy się niezwykle starannie, nie tylko przez czas Adwentu, ale również przez atmosferę w naszych domach. Przez świętowanie Wigilii w gronach rodziny, przyjaciół, tych osób, które kochamy, aby to wszystko znalazło swoje zwieńczenie tej świętej nocy narodzenia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Z niezwykłą radością, wzruszeniem witam wszystkich, którzy uczestniczą w tej pasterskiej mszy świętej, którzy modlą się z nami, łącząc też poprzez przekaz internetowy. Chcemy być razem jako jedna wspólnota Kościoła, parafii, rodziny Bożych dzieci. W tej mszy świętej będziemy modlić się w następujących intencjach. Ksiądz prałat będzie w tej mszy świętej modlił się o pojednanie serc w małżeństwie. Ksiądz profesor w tej mszy świętej będzie modlił się za wszystkich zaangażowanych w przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, za ich rodziny, za wszystkich ofiarodawców naszej parafii. Ja w tej mszy świętej obejmuję całą parafię, nas wszystkich, tych, którzy jesteśmy tutaj, tych, którzy będą uczestniczyć w pozostałych mszach świętych, tych wszystkich, którzy tworzą tę wielką wspólnotę, której na imię parafia. Proszę w tej mszy świętej, aby dobry Bóg, Boże Dziecie, podniósł swoją małą, świętą rączkę i błogosławił nam w naszej codzienności. Aby nasza modlitwa mogła wzbudzić w nas prawdziwą radość, przeprośmy na początku Pana Boga za nasze grzechy, uchybienia, słabości, za to wszystko, w czym oddaliliśmy się od miłości dobrego Boga. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała, wielka chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony Jezu Chryste, Panie Boże Baranku, Boże Synu Ojcze,
Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem prawdziwej światłości. Daj, abyśmy w niebie mogli uczestniczyć w radości Twojego Syna, którego tajemnicę wcielenia poznaliśmy na ziemi, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Kochani, za chwilę wysłuchamy czytań, ale chcę poinformować, że tutaj z przodu jest jeszcze mnóstwo wolnych miejsc. Były zarezerwowane dla ministrantów. Duża część z nich była o godzinie 15 na mszy wigilijnej. Zapraszam. Ostatni mają szansę stać się pierwszymi. Jest wiele wolnego miejsca. Proszę bardzo. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu, bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu. Pręt jego ciemiężcy, jak w dniu porażki Madianitów. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio cała. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię. Każdego dnia głoście Jego zbawienie. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów. Rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów. Głoście wśród ludów, że Pan jest Królem. Będzie sprawiedliwie sądził ludy. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Niech się radują niebiosa i ziemia weselni, niech szumi morze i wszystko, co je napełnia, niech cieszą się pola i wszystko, co na nich rośnie, niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Dziś się narodził przed obliczem Pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według prawdy.
wtedy. Dziś się narodził Chrystus, Pan Zbawiciel. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Umiłowany, ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy, wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Zwiastuję wam radość wielką. Dziś narodzi się nam Zbawiciel, którym jest Jezus Chrystus. Alleluja, alleluja, alleluja. Z wami i z Duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. W tym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządco Syrii był Kwiryniusz. Podążali więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Marii czas rozwiązania. Powiła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocą nad swoją trzodą. Wtedy stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. I rzekł do nich Anioł: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których sobie upodobał. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Tej nocy bardzo uroczyście proklamujemy Słowo Boże, ponieważ właśnie dzisiaj Słowo staje się ciałem. Wyjątkowo piękne opowiadanie, które nam przekazuje Święty Łukasz w swojej Ewangelii, opisując narodzenie Pana Jezusa, tak naprawdę streszcza się w jednym słowie. Betlejem. Wszyscy na świecie wiedzą, co się stało w Betlejem. Myślę, że to słowo Betlejem to jest słowo, które dzisiaj kilkukrotnie pojawiło się na ustach wierzących chrześcijan na całym świecie. Myślę, że nasze myśli, nasze serca biegną właśnie tam. Każdy kościół, każda świątynia, w której sprawuje się Eucharystię, staje się małym Betlejem. Narodził się Jezus Chrystus. Właśnie wybrał to miasto. Miasteczko, to miejsce po to, aby być pomiędzy nami. Kochani, myślę, że właśnie to słowo Betlejem jest słowem, które podpowiada nam tematykę naszego bożonarodzeniowego rozważania. Betlejem, jak wiemy, po hebrajsku znaczy dom chleba. Bardzo piękna i ciepła nazwa. Dom chleba. I słowo dom, i słowo chleb mogą być synonimami najpiękniejszych rzeczywistości, jakie dotyczą życia człowieka. Dom i chleb. Albo chleb w domu. Myślę, że kiedy zatrzymujemy się nad tą nazwą, to po pierwsze chcemy sobie uświadomić jej uzasadnienie geograficzne. W czasach Pana Jezusa, nawet jeszcze wcześniej, Betlejem było taką miejscowością, która otoczona była rzeznymi polami z trzech stron. Na tych polach rosły zboża, z ziaren zbóż wyrabiano mąkę, a z mąki chleb. I stąd, jakby od okolicy, wzięło nazwę miejsce, miasteczko Betlejem. Dom chleba. W nim urodził się ten, który bardzo mocno skoncentrował swoje przesłanie ewangeliczne na chlebie. Wiemy z Ewangelii, że Pan Jezus rozmnożył chleb wtedy, kiedy tłumy przyszły go słuchać, bo nie chciał, żeby ktokolwiek odszedł głodny. Rozumiał to, że człowiek potrzebuje do swojego życia wysłuchania Ewangelii, wysłuchania słowa, pewnej inspiracji i mocy, którą niesie słowo. Ale też nie pomijał tego, co codzienne i związane z takimi materialnymi potrzebami ciała. Słuchasz, koncentrujesz się, starasz się wcielić w życie moją Ewangelię, to odejdź nasycony. Tego chleba nikomu nie zabrakło, a nawet jak wiemy z Ewangelii, pozostały jeszcze ułomki, które ze czcią zebrano. O tym wymiarze chleba mówiliśmy sobie więcej w czasie naszego parafialnego święta chleba, które nas koncentruje przede wszystkim na tym, żeby nigdy nie zabrakło w nas wdzięczności wobec Pana Boga za codzienny chleb, który jest synonimem całej aktywności człowieka, jego pracy, jakakolwiek by ona nie była. Dlatego Jezus rozmnażał chleb i chciał, aby go nikomu nie brakowało. Ale myślę, że to, co dla nas tej nocy jest o wiele cenniejsze i ważniejsze, to jest to, że ten, który urodził się w Betlejem, w domu chleba, sam nazwał siebie chlebem.
Ja jestem chlebem życia. Kto będzie mnie spożywał, ten będzie żył na wieki. Ja jestem pokarmem, który daje życie wieczne. To jest bardzo symboliczne, że Maryja składa Jezusa w żłobie zaraz po urodzeniu, w miejscu, gdzie składa się pokarm. To jest zapowiedź tego wszystkiego, co się później stanie w związku z Eucharystią. Ja jestem chlebem życia. No i ten trzeci wymiar spojrzenia na chleb. Chleb eucharystyczny. Chleb, który jest tą materialną postacią, w której Pan Jezus nam siebie zostawia. Tak długo, jak go będziemy na tym świecie, na ziemi potrzebowali. Zostawia nam siebie, daje nam siebie w jednym z najbardziej prostych i podstawowych znaków, które każdy człowiek jest w stanie nawet intuicyjnie rozczytać. Chleb jest tak prosty, a jednocześnie tak głęboko wymowny. I to jest postać, w której Pan Jezus zostawił nam siebie. Chleb życia. Kochani, kiedy myślę o Betlejem, kiedy myślę o tej przepięknej nazwie Dom Chleba, to chciałbym, aby tej refleksji bożonarodzeniowej by towarzyszyła również dekoracja, która staje dzisiaj w centrum naszego prezbiterium. Pewnie wchodząc, wielu z nas mogłoby powiedzieć, że to szopka. Nie do końca. To jest dom chleba, ponieważ w centrum tego domu znajduje się ołtarz eucharystyczny, a na nim ten, który nazwie siebie chlebem dającym życie wieczne. Tak jak w centrum wielu domów stoi stół, który jednoczy i wokół którego, tak przynajmniej powinno być, toczy się atmosfera i życie domu. Wielu z nas stara się, żeby tak było. Myślę, że robimy wszystko, aby właśnie stół uczynić centrum naszego domowego życia. W Kościele zawsze tak jest. Nasz dom chleba ma jeszcze jedną specyfikę. Ktoś mógłby powiedzieć, co to za dom? Bez ścian, bez dachu, bez okien i drzwi. Dom chleba eucharystycznego to jest dom otwarty. Tam nie potrzeba ani ścian, ani dachu, ani drzwi, ani okien. Dom chleba, zwłaszcza tego eucharystycznego, który łączy się z Jezusem Chrystusem, to jest taki dom, do którego można wejść z każdej strony. Bo to jest dom, który nam pokazuje miłość i dobroć Boga. Chcesz, to bierz. Chcesz, to przyjdź. Wszystkie drzwi są dla ciebie otwarte. Nawet jeżeli są pośród nas tacy, którzy z obiektywnych powodów nie mogliby przystępować do stołu Pańskiego. Do domu chleba może wejść każdy. Czy skorzysta z tego chleba życia, to już jest inna rzecz. To już jest rzecz związana z łaską. To już jest rzecz związana z naszą wiarą, życiem sakramentalnym i wszystkimi konsekwencjami, które z tego wypływają. O tym wiemy, bo to jest podstawowa nauka Kościoła na temat Eucharystii. Ale dom chleba jest zawsze otwarty. W bliskiej odległości ołtarza Święta Rodzina. W takim serdecznym uścisku, pełnym miłości. Małżeństwo. Objęci miłością, tacy, którzy promieniują pokojem, dobrem, życzliwością. Wiecie, zastanawiałem się kilka razy, jak potoczyłoby się życie Maryi i Józefa, gdyby się nie spotkali i gdyby w centrum ich życia nie pojawił się On, chleb życia, Jezus Chrystus. Ten, który z małżeństwa Maryi i Józefa uczynił prawdziwy dom chleba i ten, który nam właściwie wszystkim podpowiada to,
jak ważne jest postawienie Jezusa Chrystusa Eucharystycznego w centrum naszego życia. Kochani moi, to jest najważniejsze orędzie, które chciałbym wam tej nocy i w te święta przekazać. Postawić Eucharystię w centrum naszego życia. W centrum życia naszej rodziny, w centrum życia naszych małżeństw, w centrum życia naszych przyjaźni, znajomości, sąsiedztwa. Eucharystia w centrum życia. Co to znaczy postawić Eucharystię w centrum życia? To znaczy bardzo konkretnie złączyć wydarzenia naszego życia z Eucharystią, z przeżywaniem mszy świętej. Myślę, że dla nas wszystkich jest to norma, że niedziela to jest dzień, który sobie nie wyobrażamy przeżyć bez Eucharystii. Bardzo niepokojące byłoby to, gdybyśmy się zbyt łatwo zwalniali z uczestnictwa w Eucharystii. A może jeżeli przychodzi nam to zbyt łatwo, warto sobie postawić tej nocy i w te święta pytanie, dlaczego tak się dzieje? Czy ja nie rozumiem potrzeby chleba życia? Czy ja nie wierzę w to, że chleb życia może przynieść istotną zmianę w moim życiu? Jakie byłoby nasze życie, gdyby nie Eucharystia? Przecież ona czyni nasze życie eucharystycznym, pełnym miłości, dobra, zdolnym do ofiary. Eucharystia nas uczy przebaczać. Eucharystia nas inspiruje do tego, żebyśmy twórczo przeżywali nasze życie. Eucharystia przeżywana każdej niedzieli, a nawet częściej, uczy nas pewnego rytmu życia. Owszem, są dni świąteczne, bardziej uroczyste, takie chwile i momenty jak ten, który teraz przeżywamy. Ale ona jest pokarmem codzienności. Ona jest życiodajna wtedy, kiedy jest często przyjmowana, kiedy jest przez nas sprawowana, kiedy jest przez nas przeżywana. Jakie byłoby nasze życie, gdyby nie Eucharystia? Jakbyśmy żyli, gdybyśmy nie postawili Eucharystii w centrum naszego życia? Wiecie, kochani, na przestrzeni tego ostatniego roku, wyjątkowo pięknego roku świętego Józefa, zwróciłem uwagę na taką pewną transformację naszej mentalności. Nazwałbym to nawróceniem eucharystycznym. Zwróciłem uwagę na to, że spośród zamawianych intencji mszy świętych, szczególnie w roku świętego Józefa, bardzo wiele było takich, które nie dotyczą bezpośrednio intencji zamówionej za zmarłych, tylko za żywych. O błogosławieństwo Boże w rodzinie, o zdrowie w rodzinie, o pojednanie w rodzinie, o miłość małżeńską, dziękczynna za sakramenty, dziękczynna za urodzenie naszego dziecka, o błogosławieństwo dla naszych dzieci. Wiecie, to na mnie zrobiło wielkie wrażenie. Ja tego może nie zestawiam w jakichś słupkach statystycznych, ale kiedy się to potraktuje i zbierze w całości, tych intencji było bardzo dużo. Po pierwsze za to chcę podziękować, a po drugie mam nadzieję, że ta tendencja, którą obserwuję przynajmniej w kalendarzu intencji mszalnych, ona może być jakimś ważnym impulsem do zmiany naszej mentalności. Msza święta ofiarowana za zmarłych jest zawsze cenna i ważna, bo właściwie już nic więcej zmarłym ofiarować nie możemy. I to jest jakaś piękna praktyka, o której staramy się pamiętać. Ale musimy się chyba jeszcze bardziej nauczyć tego, żeby traktować mszę świętą zgodnie z jej przeznaczeniem w odniesieniu do naszego życia. Bo jeżeli ono ma się zmieniać, naprawdę u fundamentów ono musi dotykać Eucharystii. Ono musi być związane z Eucharystią. My musimy widzieć potrzebę, konieczność wiązania wydarzeń naszego życia z Eucharystią. Jestem ogromnie wdzięczny tym wszystkim, którzy to widzą
i zapraszam do tego tych wszystkich, którzy mogliby to zobaczyć. Eucharystia. Rocznice małżeńskie, święta rodzinne, sakramenty, albo tak po prostu. Ktoś mnie zapytał w tych dniach, co to za dziwna intencja była ku uwielbieniu Boga. Składamy Eucharystię ku uwielbieniu Boga. Nie prosimy o nic dla siebie. Albo ku czci niepokalanego serca Maryi, w intencjach niepokalanego serca Maryi, w intencji wiadomej Panu Bogu. Bo ktoś czuje potrzebę. Myślę, że tą potrzebę chcemy w sobie wzbudzać wszyscy. I właśnie tegoroczne święta Bożego Narodzenia, jakby na zakończenie roku świętego Józefa, mają być takimi świętami, w których zrozumiemy, jak Eucharystia jest ważna, jak ona jest istotna, że bez niej naprawdę nie ma życia duchowego i duchowego rozwoju człowieka. Jeżeli dobrze i głęboko przeżywamy Eucharystię, jeżeli staramy się zrozumieć znaki, które się tutaj pojawiają, my zaczynamy naprawdę żyć na zupełnie innym poziomie. Jeden z księży opowiadał kiedyś o księdzu biskupie, który chciał przenieść pewnego proboszcza z jego placówki, w której posługiwał. I mówi, przenoszę księdza na inną parafię, zdejmuję księdza z urzędu proboszcza. Ale dlaczego, księże biskupie? A biskup na to, odpowiedź jest prosta, bo w księdza parafii się nic nie dzieje. Ten proboszcz z takim sprytem, jak to się nic nie dzieje? Przecież tu jest codziennie sprawowana Eucharystia. Myślę, że to było usprawiedliwienie jego nieróbstwa duszpasterskiego. Ale z tego można też wyciągnąć piękny wniosek. Mianowicie taki, że całe zaangażowanie i życie duszpasterskie musi koncentrować się na Eucharystii. Kochani, gdybyśmy wam jako duszpasterze organizowali 1000 różnych atrakcji, a one by nijak odnosiły się do Eucharystii, nie prowadziłyby nas do Eucharystii, odnieślibyśmy najbardziej dotkliwą porażkę duszpasterską. A tam, gdzie się dzieje Eucharystia, gdzie się ją sprawuje, gdzie kalendarz intencji mszalnych pęka w szwach, gdzie ludzie garną się, żeby być przy ołtarzu, jako ministranci, jako szafarze, jako osoby, które chcą coś zrobić, jako osoby, które chcą się przysłużyć do temu, żeby Eucharystia była piękniejsza. To jest najbardziej podstawowy wymiar życia chrześcijańskiego. I to jest najbardziej czytelny wymiar ewangelizacji świata, którego dzisiaj potrzebujemy. Nas bardzo łatwo można pomylić z jakąś organizacją dobroczynną, jeżeli zabierzemy z naszego życia Eucharystię. Do pewnych rzeczy nas wręcz przynagla Eucharystia, a innych rzeczy nam wprost zabrania Eucharystia, bo życie eucharystyczne jest bardzo, bardzo konsekwentne. I kiedy żyjemy Eucharystią, kiedy rozumiemy, czym jest Komunia Święta, kiedy rozumiemy, jak ważne jest to, żeby się troszczyć o ten wymiar podstawowy, fundamentalny naszego życia, wtedy stajemy się takim towarzystwem, które buduje dom chleba. Właśnie taki dom, jak widzimy. Bez ścian, bez okien, bez drzwi. Taki dom, do którego może przyjść każdy. Każdy może przyjść. Nie każdy może przyjąć Eucharystię jako pokarm w Komunii Świętej. Ale każdy może przyjść. Myślę, że to jest jakieś wyzwanie dla każdego z nas. Ta wrażliwość eucharystyczna, to jak to mówi święty Jan Paweł II, zachwyt nad tajemnicą Eucharystii. Czym ona jest? I chcę powiedzieć, że dobrze, że tu jesteście,
bo jak znam życie, to wielu z nas dzisiaj albo od kilku dni stanęło na głowie, żeby Wigilia wypadła jak najlepiej. Nie mówię już o świątecznych potrawach, które będziemy spożywali jutrzejszego dnia i w następne, jeżeli nam jeszcze sił i apetytu wystarczy, ale nikt nie przygotował dla nas takiej jakości pokarmu, jak Jezus Chrystus w domu chleba. Najprostszy pokarm. Woda, mąka i Duch Święty. I masz ciało Chrystusa. Pokarm, który zaspokaja każde nasze głody. Pokarm, który daje nam siłę przemiany naszego życia. Pokarm, bez którego nasze życie, i powiedzmy to sobie wprost, nie byłoby takie, jak jest dzisiaj. Mówię to też do tych, którzy może pojawiają się w kościele od wielkiego dzwonu. To jest zawsze zachęta i to jest zawsze jakaś głęboko ukryta potrzeba. My tu przychodzimy, bo tu jest coś przez duże C, bo to jest ktoś, Jezus, który jest chlebem życia. To są moje życzenia dla was, to rozważanie, żebyśmy potrafili budować dom chleba, żeby nam nigdy nie zabrakło tego zachwytu i wrażliwości nad Eucharystią, żebyśmy potrafili postawić Eucharystię w centrum naszego życia. To jest jego najpiękniejszy wymiar. O to się modlę w czasie tej pasterki dla każdego z nas. Amen. Za chwilę będziemy wyznawać wiarę. Dziś jest ten szczególny moment, kiedy będziemy powtarzać słowa i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Po tym momencie przerwiemy na chwilę nasze wyznanie wiary i uklękniemy w milczeniu, adorując tajemnicę Boga, który jest pośród nas, zwłaszcza w tajemnicy Eucharystii. Siostry i bracia, powstańmy, aby wyznać naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Uklęknijmy. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znamie pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca, odpowiednie przyjdzie chwały, sądzi żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, w noc Bożego Narodzenia aniołowie zwiastowali ziemi pokój, pełni radości
I my dołączmy się do tego zwiastowania, przedkładając Bogu nasze prośby. Módlmy się za Kościół Święty, za papieża Franciszka, aby z radością obwieszczał światu, że narodził się Jego Zbawiciel. Ciebie prosimy. Módlmy się może przede wszystkim za tych, którzy od Wielkiego Święta, od Wielkiego Dzwonu przybyli dzisiaj na pasterkę, aby nie obawiali się Chrystusa, który jak małe dziecko przychodzi i nie stawia im żadnych warunków. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy szczególnie troszczą się o naszą świątynię, którzy przygotowali tę piękną dekorację, za tych, którzy przez liturgię uczestniczą szczególnie w liturgii, ją uświetniają i wzbogacają, aby mieli świadomość, że ewangelizują całą naszą parafię i przybliżają Boże Narodzenie w wielu naszych sercach. Ciebie prosimy. Módlmy się za tych, którzy wśród nas, w naszej parafii, czują się samotni, opuszczeni, może chorzy, aby doświadczyli w tę noc bliskości Boga, który przychodzi im z pomocą nawet taką, której nie rozumieją. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj obecnych, abyśmy byli umocnieni chlebem życia i nieśli radość z narodzenia Jezusa Chrystusa wszystkim naszym bliskim, a szczególnie tym, którzy tego potrzebują. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, Ty dałeś nam swojego Syna, którego wydała na świat Maryja Panna. Wysłuchaj naszych modlitw i obdarz ludzkość swoim pokojem przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij z upodobaniem dary złożone w świętą noc narodzenia Pańskiego i przez tajemniczą wymianę darów dał nam udział w bóstwie Twojego Syna, w którym nasza ludzka natura zjednoczyła się z Tobą przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, godnego i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, albowiem przez tajemnicę wcielonego Słowa zajaśniał oczom naszej duszy nowy blask Twojej światłości, abyśmy poznając Boga w widzialnej postaci zostali przezeń porwani do umiłowania rzeczy niewidzialnych. Dlatego niebo i ziemia z uwielbieniem śpiewają Tobie pieśń nową i my z wszystkimi zastępami aniołów wysławiamy Ciebie razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy świętą noc, w której Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania. I o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata, dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego pełni wdzięczności ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój.
Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, jestem Bogiem, a dziś przyszedł do mnie. Ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony. Thank you.
Betlejem dzisie, Betlejem wesoła nowina, że Panna czysta, że Panna czysta syna porodziła. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem fabrykę, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękaj, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna dzieciątko piastuje, i Józef święty, ona pielęgnuje. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękaj, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękaj, cuda, cuda choć stajenece Pana Syna rodzi. Przecież on wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękaj, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. I trzej królowie od schodu przybyli, i dary Panu kosztowne złożyli. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękaj, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękaj, cuda, cuda ogłaszają. Pójdźmy też i my, przywitać Jezusa. Króla nad królmi, uwielbić Chrystusa. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witaj, pasterze śpiewają, Betlejem tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Módlmy się. Panie nasz Boże, z radością obchodzimy narodzenie naszego Odkupiciela. Spraw, abyśmy przez święte życie zasłużyli na zjednoczenie z Nim w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Ksiądz proboszcz w czasie homilii właściwie składał nam wiele pięknych życzeń. Wypada, żebyśmy i my złożyli jemu życzenia,
Pozwólcie, że ja w waszym imieniu po raz pierwszy w tej wspólnocie i tak troszeczkę chciałem nawiązać do Soboru Watykańskiego II. Tam jest mowa o tym, że proboszcz za wszystko w parafii odpowiada. Za te kilka tysięcy owieczek, które z jednej strony razem z nim kroczą po tej kaszubskiej ziemi, ale są i też takie owieczki, które chodzą swoimi drogami, powiedzmy. I dzisiaj w czasie chłomili ksiądz Wojosz tak pięknie wspomniał, że najbardziej cieszyłby się, gdyby ci, którzy są letnimi, ci, którzy przyszli od Wielkiego Dzwonu, ci, którzy przychodzą właśnie od Wielkiego Święta na Eucharystię, nagle zapragnęli, czy odczuli taką potrzebę bycia częściej z nami, a może co niedzielę, aby Eucharystia budowała nas i tworzyła kościół lokalny, mały, w Kielnie, który pod kierunkiem i przewodem księdza proboszcza dąży do zbawienia. Życzymy mu, aby miał tyle pomysłów, tyle siły, odwagi, a czasami może tupetu, aby nas do tego zachęcić, przymusić. Widzieliśmy, że ma bardzo wiele różnych pomysłów. Niech ma ich jeszcze więcej, bo to nie jest tak, że wszystko w parafii jest dla każdego. Są ludzie, którzy potrzebują tak, inni nieco inaczej, ale żeby była możliwość właściwie dla wszystkich do wyboru coś znaleźć. Ale żeby było soborowo, pamiętajcie, że proboszcz jest tym, parafia jest wspólnotą wspólnot, a proboszcz jest tym, który te wspólnoty gromadzi, prowadzi. Najważniejszą wspólnotą to jest to nasza wspólnota kapłańska i on nas, księdzem prałatem, otacza najpierw swoją opieką, taką organizacyjną, duszpasterską i każdą inną, a potem znajdują się różne wspólnoty, takie jak ministranci, kościelny, zakrystian, organista, orkiestra, a później różne wspólnoty modlitewne, charytatywne i wszystkie inne działania. To, słuchajcie, nie jest proste. Więc oprócz tego życzmy mu, aby znajdował życzliwych współpracowników, abyśmy mu zawsze we wszystkim szczerze, chętnie pomagali. A jeśli się nie uda, to za rok się uda, a może jeszcze kiedyś. Amen. To się da zrobić, księże profesorze. Dziękuję. Kochani, usiądźmy na chwilę. Dziękuję za te słowa wypowiedziane. Czas Bożego Narodzenia to jest też taki czas, kiedy składamy sobie życzenia, kiedy doceniamy dobro, jakie sobie nawzajem okazujemy. Ja czuję taką ogromną potrzebę też w czasie tej mszy świętej pasterskiej. Ona się już może nam troszeczkę przedłuża w nocy, ale jesteśmy po to, żeby świętować, też wyrazić kilka słów wdzięczności wobec konkretnych osób, które też jakoś współtworzą tę atmosferę zakończenia Adwentu, a także świąt Bożego Narodzenia. Tak jak powiedział ksiądz profesor, dla nas kapłanów zawsze najważniejsza jest wspólnota kapłańska i dlatego chcę podziękować moim księżom, współpracownikom, księdzu prałatowi, księdzu profesorowi za tworzenie tej wspólnoty, za to, że mam na kogo liczyć, bo to sam proboszcz nic w parafii nie zrobi. Dziękuję też za te słowa życzeń księdzu profesorowi, a księdzu prałatowi chcę podziękować za
za to, że wziął na siebie trud całych spowiedzi dekanalnych, bo my właściwie byliśmy po jednej na każdego z nas, a ksiądz prałat wziął tego więcej, więc mogliśmy tutaj swobodnie sprawować mszę świętą, roratnią i uczestniczyć w tych przygotowaniach. Także bardzo, bardzo księża, jestem wam za to wdzięczny. Zresztą to, co chciałem też powiedzieć, to usłyszeliście w czasie naszej wigilii w domu parafialnym w plebanii. Bardzo za to dziękuję. Kochani, kolejne słowa wdzięczności to są słowa pod adresem tych osób, które się zaangażowały też w przygotowanie oprawy związanej z uroczystościami Bożego Narodzenia. Bardzo chcę podziękować w pierwszej kolejności za dekoracje, które towarzyszą naszej modlitwie. Tutaj moje słowa wdzięczności płyną pod adresem pani Alicji i pana Mariusza Etmańskich za pomysł, za zaangażowanie wielogodzinne, za taką twórczą współpracę, której owoc widzimy przed sobą. Kochani, bardzo wam dziękuję i myślę, że należą się też wam brawa od nas wszystkich, bo to, co powstało, naprawdę jest na chwałę Bożą. W tym przygotowaniu dekoracji świątecznych, oczywiście nie w takiej wielkiej skali, ale też miały udział inne osoby. Bardzo chcę w tym miejscu podziękować naszemu kościelnemu, panu Michałowi Cierockiemu, a także tym osobom, które wczoraj poświęciły mnóstwo czasu, żeby dopiąć już na ostatni przysłowiowy guzik to, co widzimy przed sobą. Moje słowa wdzięczności wyrażam wobec pani Emilii, Bartosza Petkę. Chcę podziękować panu Markowi, Mateuszowi Dziurdzia, pani Anecie Lewandowskiej, Lucynie Machalińskiej, panu Martinowi Pierzgalskiemu, panu Jakubowi Grabowskiemu, a także naszym ministrantom Andrzejowi i Markowi Krauza oraz Kamilowi Szymańskiemu. Duże brawa dla nich, bo to też ważny czas. Zakończenie rolat jest też związane zawsze z uroczystym zapaleniem lampek na choince przy domu parafialnym. I tutaj moje słowa podziękowania kieruję wobec pana Przemka Budnika i pana Ryszarda Krew za ustrojenie tej choinki, która znajduje się przy naszym domu parafialnym przy plebanii. Również brawa dla nich. Dziękuję. Chcę podziękować także za zorganizowanie animacji takiej zabawowej dla dzieci przy choince. Tutaj słowa wdzięczności pod adresem pani Magdy Szatkowskiej oraz pani Agnieszki Dawidowskiej, które włączyły się w przygotowanie tego spotkania z dziećmi. Dzieci były wczoraj takie troszeczkę przymarznięte, ale nieźle się bawiły. Zresztą wszystko można zaobserwować gdzieś tam udokumentowane na naszej stronie internetowej. Bardzo dziękuję za to. Również wielkie brawa. Chcę podziękować tym, którzy tworzą atmosferę prezbiterium, to znaczy służby liturgicznej, od naszego akolity, poprzez ceremoniarzy, poprzez ministrantów, lektorów, niektórzy już starsi ze szkoły ponadpodstawowej są w nowych strojach, bardziej męsko wyglądają, jeszcze uwydatnia to ich dorosłość. Bardzo się cieszę, że są. To taki moment, w którym wielu się gdzieś tam zwalnia ze służby liturgicznej. Wy jesteście, każdemu z was, od najstarszego aż do najmłodszego, naprawdę jestem szczerze wdzięczny i my również jesteśmy wdzięczni za to, że mamy ministrantów przy ołtarzu. Bardzo dziękuję za to. Oprawa mszy świętej to również muzyka. Bardzo dziękuję naszemu panu organiście Marcinowi, także z Holibarka, która przygotowała też oprawę przy świętej wigilijnej dzisiejszej o godzinie 15:00. A także chcę podziękować bardzo za oprawę muzyczną tej mszy świętej orkiestrze Dętej gminy Szemud pod kierownictwem pana Wojciecha Kubika. Dziękuję też za ten melodie saksofonowe wprowadzające nas w atmosferę przygotowania do mszy świętej. Myślę, że to jest też zawsze taka okazja nie tylko podziękować, ale przypomnieć, że ci, którzy mają talenty muzyczne, to mogą podpytać
członków orkiestry, czy jest miejsce, a z tego co wiem, to jest miejsce, rekrutacja ciągle trwa. Zachęcam, zapraszam, a dzisiaj, kochani moi, bardzo, bardzo dziękuję i wielkie brawa dla Was. Chcę podziękować też za dzisiejsze odśnieżanie. Nas troszeczkę ten śnieg zaskoczył, ale jak już widzieliśmy, przyjeżdżając do kościoła i przyjeżdżając na parking, wszystko zostało uporządkowane, odśnieżone. To była prywatna inicjatywa. Bardzo się z tego cieszę, że mogliśmy spokojnie przyjechać na plac przykościelny i tutaj za to zaangażowanie panu kościelnemu Michałowi Kamilowi Szymańskiemu oraz panu Jackowi Kalkowskiemu za uporządkowanie i terenu przy kościele, i terenu parkingu, dużego terenu. Bardzo za to dziękuję. Dziękuję też wszystkim osobom, które myślę, że chciały też pozostać anonimowe w jakimś sensie i przygotowały też dary dla naszej parafii, dary na stół plebanijny, prezentów, życzeń, upominków. Tego było bardzo dużo. Bardzo za to jesteśmy wdzięczni. Czy nam się dobrze pracuje, jeżeli jesteśmy doceniani? To jest zawsze taki feedback, taka informacja zwrotna, która sprawia, że po prostu czujemy się wspólnotą i myślę, że trzeba to mocno zaakcentować właśnie w czasie takich wieczorów jak ten dzisiejszy, a było tego naprawdę dużo, oprócz darów na stół świąteczny, oprócz też choinek do kościoła Gwiazdy Betlejemskiej, było mnóstwo nadesłanych życzeń. Każdy like czy zasuperkowanie strony to ma wszystko ogromne znaczenie. Nawet tak sprawa prozaiczna jak siano, które pachnie od razu na wejście. Tutaj moje wyrazy wdzięczności pod adresem pana Romka Bieszkę. Wszystkim za wszystko naprawdę szczerze dziękuję i mam nadzieję, że to wszystko, co robimy, w czym jesteśmy zaangażowani, to wszystko zmierza do tego, żebyśmy jeszcze bardziej pokochali Jezusa Eucharystycznego. Wielkie brawa dla wszystkich. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Jeszcze jedną rzecz. Dzieciom chcę podziękować, bo to niektóre już prawie półprzytomne, one nawet nie wiedzą, w czym uczestniczą, ale jestem niezwykle wdzięczny rodzicom za to, że zaprosiły dzieci na to dzisiejsze świętowanie. Może niewiele z tego zapamiętają, ale będą wiedziały, że uczestniczyły w czymś wielkim, wyjątkowym i że zobaczyły coś, co długo zostanie w ich pamięci. Bardzo dziękuję wszystkim rodzicom, a zwłaszcza dzieciom i proszę im to jutro przypomnieć, bo one mogą nie wiedzieć dzisiaj, o co chodzi. Nawet niektórzy ministranci też już mają określoną bladość na twarzy. Kochani, dobrego świętowania eucharystycznego. Przyjmujmy w tych dniach Komunię Świętą tak, jakbyśmy ją przyjmowali w czasie pierwszej Komunii Świętej. Bez tej całej pompy dodatkowej, niech jest to, co najważniejsze, tak jak ze świętą rodziną, którą mamy przed ołtarzem. Maryja, Józef, uścisk miłości i On. I On, chleb życia. Pan z Wami i z Duchem Twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg nieskończenie dobry przez wcielenie swojego Syna rozproszył ciemności świata i przez Jego narodzenie napełnił światłem tę najświętszą noc. Niech oddali od nas ciemności grzechu i oświeci wasze serca światłem łaski. Który posłał aniołów, aby zwiastowali pasterzom wesołą nowinę. Niech napełni wasze dusze swoją radością i uczyni was głosicielami Ewangelii. Amen. Bóg, który przez wcielenie swojego Syna związał ziemię z niebem, niech wam udzieli darów pokoju i swojej miłości, abyście się stali uczestnikami społeczności świętych w niebie. Amen.
niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
Thank you.